Czym jest pamięć krótkotrwała? Czym jest pamięć długotrwała? Oraz na jaki typ pamięci oddziaływuje trening pamięci? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale w serii Trenerzy Umysłu, gdzie uczymy Ciebie, w jaki sposób lepiej korzystać z naszej pamięci, z naszego umysłu, jak dogadać się z naszym mózgiem, aby Tobie i Twojemu dziecku lepiej było się uczyć, funkcjonować, przetwarzać informacje, pamiętać na dłużej. Nazywam się Tobiasz Boral i wraz ze swoim bratem Bartłomiejem jesteśmy założycielami Szkoły Bez Brain Nowy Wymiar Edukacji oraz jesteśmy sportowcami pamięci, pierwszymi reprezentantami Polski na Mistrzostwa Świata w szybkim zapamiętywaniu. To był Chiny 2011 rok. I dzisiaj jestem tutaj, aby opowiedzieć Tobie właśnie jak działa ta pamięć w odniesieniu do pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Mówiliśmy już dużo o różnych typach pamięci, o różnych sposobach podejścia do tej pamięci, o aktywnych powtórkach, o tym, jak zapamiętywać konkretne rzeczy, jak zapamiętywać konkretne informacje. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle trening pamięci jest warty treningowi pamięci, czyli dlaczego to warto robić i czy ten mit, czy nie mit, czy ta informacja, że trening pamięci to jest trening pamięci krótkotrwałej, jest prawdziwy, czy jednak nie ma w sobie ani grama prawdy. Zapraszam Cię w tym momencie do tego, abyś dał też komentarz dzisiaj pod filmikiem, czy czujesz, że masz lepszą pamięć krótkotrwałą, czy długotrwałą? Czyli czy lepiej pamiętasz coś po chwili, czy lepiej zapamiętujesz, jak zapamiętujesz na dłużej? Czyli czy twój standardowy sposób zapamiętywania pomaga ci zapamiętywać na dłużej? Dlaczego o tym pytam? Ponieważ pamięć krótkotrwała i długotrwała to są odmienne pamięci. Czyli one inaczej funkcjonują w naszej głowie i mają pewne inne zasady działania. I to, co jest w pamięci krótkotrwałej, niekoniecznie będzie w pamięci długotrwałej. A jeżeli ty potrafisz tak zrobić, masz taki sposób uczenia, znalazłeś taki klucz do swojej pamięci, w którym po zapamiętaniu czegoś do pamięci krótkotrwałej zostaje to w pamięci długotrwałej, to super, to bardzo się z tego cieszę. Daj znać, jak to u ciebie wygląda. Teraz na początku myślę, że warto oprzeć się o jakąś definicję, tak, żeby wiedzieć, o czym mówimy. Według takiego klasycznego podziału pamięć dzielimy na trzy obszary, na trzy rodzaje. Jest to pamięć sensoryczna, czyli ultrakrótkotrwała. To jest pamięć, która odnosi się do takiej pamięci, którą mają nasze zmysły. To, że na przykład, nie wiem, możesz pisać coś, czytać coś, grać na komputerze, ktoś cię zawoła na obiad i ty po sekundzie, po dwóch, co było? A, obiad. I wychodzisz, żeby pójść na obiad. Czyli masz te 2-3 sekundy takiego buforu, którym nie musisz od razu zareagować na informację, która do ciebie przychodzi, tylko możesz na sekundkę, na 2 sekundki przetworzyć tą informację. Ale nie o niej dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa o pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Pamięć krótkotrwała, przeczytam definicję, to zdolność zapamiętywania tego, co jest odbierane aktualnie przez zmysły. Jest to pamięć robocza, najbardziej nietrwała i ograniczona pojemnościowo. Czyli jak gdyby pamięć sensoryczna to jest ta, która zostaje tylko w naszych zmysłach i potem ona przechodzi do pamięci krótkotrwałej. Czyli mamy hipokamp, który jest pewnego rodzaju strażnikiem naszego mózgu, jest pewnym firewallem, tak? Jest pewnym tamą, zaporą, który przepuszcza pewne informacje do pamięci krótkotrwałej, te, które są ważne. Czyli pamięć sensoryczna przetwarza wszystko, co jest wokół nas, przechodzi to przez wrota hipokampu i przechodzi do pamięci krótkotrwałej, pamięci roboczej. Czyli jeżeli nad czymś pracujemy, to możemy do tej pamięci roboczej dać kilka elementów i przez chwilę na nich pracować. Co jest ciekawe, mówi się o tym, że nasza pamięć krótkotrwała, ta pamięć robocza jest ograniczona do 7 elementów plus minus 2, w zależności od osoby, czyli od 5 do 9 elementów jesteśmy w stanie naraz przetwarzać w naszej pamięci krótkotrwałej, co bardzo fajnie wygląda w takim teście związanym z zapamiętywaniem cyferek, który robiłem na jednym z pierwszych naszych odcinków, że naprawdę, kiedy usłyszysz ciąg 7 cyfr powiedzianych co sekundę
jesteś w stanie to mniej więcej zapamiętać, a jak przeczytam ci ciąg 11 cyfr powiedzianych co sekundę, to na pewno się pogubisz, na 90% będziesz miał problem z otworzeniem tego ciągu, ponieważ nasza pamięć robocza w standardowym jej brzmieniu i funkcjonowaniu, czy pamięć krótkotrwała, no niestety nie jest w stanie zapamiętać więcej, jest ograniczona i czasowo, i pojemnościowo. Trzecim rodzajem pamięci jest pamięć długotrwała. Według definicji pamięć długotrwała, czyli inaczej long term memory, to inaczej przechowywanie informacji na stałe. W przeciwieństwie do pamięci krótkotrwałej, pojemność pamięci długotrwałej jest nieograniczona. I ona jakby strukturalnie wpływa na nasz mózg w takim sensie, że informacja, która przejdzie z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, zostaje tam na zawsze. O czym wielokrotnie już mówiliśmy. To, że tego czegoś nie pamiętasz z pamięci długotrwałej, a było w twojej pamięci długotrwałej, nie polega na tym, że tej informacji nie ma w twoim mózgu, tylko nie masz do niej dojścia. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby odpowiednio korzystać z pamięci długotrwałej, aby dobrze porządkować wiedzę i mieć pewne techniki, które pozwolą ci zawsze mieć tą drogę dojścia do tej informacji. Bo to jest tak, nie wiem, chyba każdy z nas ma takie miejsce, taki magazyn, czy to piwnicę, czy to strych, czy to jakieś pomieszczenie, w którym ma mnóstwo jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, których jeszcze nie ma co wyrzucić, ale bo może się przydać, ale jeszcze nie wyrzuciliśmy. Myślę, że są osoby, które są od tego wolne, czyli potrafiły wszystko, jakby tak powiem, albo rozdać, albo że tak powiem, po prostu sprzedać, czy się tego pozbyć. Natomiast każdy z nas ma jakieś takie miejsce, w którym ma mnóstwo rzeczy, czy tam szuflada, czy gdziekolwiek, których nawet nie wiemy, co tam do końca jest. I składujemy tam paczki. W każdej paczce jest coś ważnego, ale kiedy zapomnimy, gdzie jest ta paczka i musimy przeszukać cały strych, żeby znaleźć tą paczkę, może nam się zdarzyć, że jej nie znajdziemy. Będzie bardzo, albo bardzo długo będzie trwało, zanim dojdziemy do tej informacji. Tak działa nasz mózg. Czyli jeżeli mała informacja jest zaniesiona na strych, czyli do pamięci długotrwałej, to ona tam jest. Ale jak do niej dotrzeć, jak z niej skorzystać i ją otworzyć, rozpakować, to już jest kwestia innego rodzaju, czyli czy mamy dobre połączenia z tą informacją, czy połączenie neuronalne jest silne, czy mamy wiele dróg dojścia, czy korzystaliśmy z technik, które pozwalają nam jak gdyby przejść pewnym łańcuchem skojarzeniowo-przyczynowo-skutkowym do danej informacji i skorzystać z niej w praktyce. I teraz o co w tym chodzi? Jeżeli ty uczysz się bez technik pamięciowych, to prawdopodobnie uczysz się wkuwając, czyli czytasz jakąś informację i myślisz, że zapamiętałeś. Twój mózg ci mówi, pamiętasz to. Spokojnie, dasz radę. Idziesz na sprawdzian, idziesz, nie wiem, na egzamin i nie pamiętasz. Ponieważ bardzo często sprawdzasz swoją pamięć krótkotrwałą. Bardzo dużo osób chce od razu odpowiedzieć na pytanie teraz po przeczytanym tekście, albo bardzo dużo osób chce, boi się, że ucieknie mu informacja, którą chciała powiedzieć, bo czujemy, że ta pamięć krótkotrwała jest ulotna i ona taka jest. Natomiast zmianą jest sytuacja, w której tej pamięci krótkotrwałej jakby zainteresujemy mózg na tyle, że ta pamięć, że ta informacja zostanie zapisana na stałe w pamięci długotrwałej. I w tym bardzo mocno pomagają nam techniki pamięciowe. Dzisiaj się odniosę do badania, które już stosunkowo dawno temu, jeżeli chodzi o dziedzinę neurobiologii, neurokognitywistyki i psychologii w odniesieniu do nauki, uczenia się, zostały wykonane, bo zostały wykonane w 1969 roku, więc bardzo dawno temu, ale wskazały pewną właśnie zależność między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą przy stosowaniu technik pamięciowych i niestosowaniu technik pamięciowych. Są to badania, które były przeprowadzone na Stanfordzie w Stanach Zjednoczonych i chodziło o to, że były pary osób, które się miały nauczyć pewnych list słów. I było tak, że ta para siedziała do siebie, że tak powiem, plecami, obydwoje mieli tę samą listę słów i jedna osoba po prostu patrzyła na tą kartkę i uczyła się wkuwając tak standardowo jak każdy z nas, a druga osoba miała skorzystać z najprostszej z technik, czyli po prostu robiąc połączenia historyjkowe z tymi słowami. Oczywiście, żeby te połączenia były dobre, żeby one funkcjonowały lepiej, żeby one były pewne, to trzeba wiedzieć, jak to zrobić i trzeba się tego nauczyć i przejść przez proces treningu, najlepiej z trenerem, który to umie robić, bo inaczej możemy robić dużo błędów i ten poziom zapamiętywania informacji trochę spadnie. Natomiast i tak on będzie bardzo, bardzo wysoki, jeżeli skorzystamy z tych technik. I teraz ta osoba, która zapamiętywała, miała
teoretycznie nieograniczony czas, ale kiedy skończyła, mówiła koniec, ta druga, która wkuwała, miała skończyć w tym momencie zapamiętywanie. Zwykle zapamiętanie takiej listy kilkunastu słów trwało od minuty do dwóch. I teraz, co się okazuje? Jeżeli przepytali badacze, tą parę, osobno oczywiście, z tej listy słów, zaraz po zapamiętywaniu, obydwoje mieli 100% wyniku. Nie pomylili się w żadnym słowie. Natomiast, kiedy obydwoje przetworzyli 12 list po kolei, to procent zapamiętanych informacji u osoby, która wkuwała, wynosił 13% wszystkich słów. Dobrych, znaczy zapamiętanych w tej liście słów. Natomiast dla osoby, która zapamiętywała mnemotechnicznie, ten procent wynosił 93% zapamiętanych informacji. Jest to 6-ponadkrotna poprawa zapamiętania, poprawa pamięci długotrwałej wobec pamięci długotrwałej dla osoby, która nie korzystała z technik pamięciowych. Ponieważ to jest jeszcze ważne rozróżnienie, że pamięć krótkotrwała uważa się, że po kilkudziesięciu sekundach, po kilku minutach już zamiera, tak? Czyli po kilku minutach od nauki ta pamięć krótkotrwała nam już ucieka. Już nie mamy do końca do niej dostępu. I to jest bardzo istotne, że nasz mózg cały czas funkcjonuje i cały czas zapamiętuje i przekazuje pewne informacje do pamięci długotrwałej. To nie jest tak, że bez technik pamięciowych się nie nauczysz. Nauczysz się 13% informacji w takim przypadku. Ebbinghaus mówił o 20%, ale to są zawsze te małe, niskie poziomy, które zostają w twojej głowie. Natomiast przy zastosowaniu technik pamięciowych jesteś w stanie zwiększyć ten procent bardzo, bardzo, bardzo idąc do góry. To jest tylko zmiana pierwszych dwóch jakby etapów zapamiętywania. Nie wiem, czy pamiętasz naszych innych filmików, ale taką podstawową zasadą zapamiętywania, o której mówimy, którą jakby sformułowaliśmy na podstawie wiedzy naukowej i naszego doświadczenia, jeżeli chodzi o efektywną naukę, jest to zasada SWP. Skojarz, wyobraź, powtórz. I w tym przypadku było tylko wykorzystane skojarz i wyobraź. Czyli ten człowiek miał tylko sobie skojarzyć i wyobrazić daną informację, a to już wystarczyło, żeby tak poprawić ten wynik. Natomiast wykorzystanie odpowiedniej powtórki, aktywnej powtórki, o której mówiłem w innym odcinków, pozwala zapamiętać to na bardzo długo, na całe życie, w taki sposób, że będziemy mieli do tego dostęp natychmiastowy. Czyli nie tylko to, że zostanie zapisane na naszym dysku twardym, ale że będziemy w stanie do tego dojść wtedy, kiedy chcemy. Też o tym pisałem w książce Efektywna nauka, aktywna powtórka, w której opisuję pewne sposoby, w jaki sposób skorzystać z tego jeszcze ostatniego elementu, czyli aktywnej powtórki. Ale to wszystko jest tak naprawdę pierwszym krokiem. Dlaczego? Ponieważ nie zawsze musimy korzystać z techniki pamięciowej, aby nasz mózg dobrze zapamiętał informacje na dłużej. Dlaczego? Omówiłem o tym chociażby w odcinku o ADHD, że są badania, które pokazują, że trening pamięci po prostu poprawia nasze funkcjonowanie, po prostu zwiększa umiejętności naszego umysłu w nauce, w koncentracji uwagi, w wykonywaniu pewnych skomplikowanych i mniej skomplikowanych obliczeń. Czyli nasz mózg zaczyna inaczej funkcjonować, kiedy wykonamy pewien trening pamięci, on po prostu zaczyna inaczej funkcjonować. Czyli nie zawsze ty musisz użyć wtedy techniki pamięciowej, ale on sam automatycznie, bo zmienimy jego automatyzm poprzez to, że będziemy często korzystali z tych technik pamięciowych, on w sposób automatyczny zacznie włączać wyobraźnię, skojarzenia, zacznie angażować się do zapamiętywania. On automatycznie będzie działał lepiej, będzie funkcjonował na wyższym poziomie i nawet kiedy nie użyjesz technik pamięciowej, to twoja pamięć długotrwała się poprawi. Dlatego mit, który mówi, że trening pamięci, mnemotechniki, to są triki pamięci krótkotrwałej i że zaraz to zapomnę, jest bujdą, jest totalnym kłamstwem. I mówią to zwykle osoby, które albo nigdy z tego nie korzystały, albo które uczyły się same i nikt nie poprawił błędów, które robiły podczas uczenia się technikami pamięciowymi. Bo tych błędów można popełnić bardzo dużo. I te błędy mogą spowodować, że nic nam nie pomogą techniki pamięciowe. Dlaczego? Bo mimo, że uczymy się na błędach, to żeby te błędy realnie nam mogły pomóc, to musi być ktoś, kto pokaże nam te błędy i pokaże, jak z nich wyjść. Bo samo popełnianie błędu nam nie pomaga. Ale zauważanie tego błędu pozwala nam dojść do kompetencji, która nam pomoże lepiej korzystać z danej informacji, z danej umiejętności. Zachęcam Cię, napisz w komentarzu, jeżeli uważasz,
że masz swój własny pomysł, sposób niemonotechniczny zapamiętywanie do pamięci długotrwałej na bardzo dobrym procencie informacji, na bardzo łatwym przypominaniu sobie tej informacji. Proszę Ciebie, podziel się z nami tą informacją. A jeżeli już korzystasz z takich pamięciowych, to daj swoje informacje o swoim doświadczeniu. Może jesteś osobą, która właśnie kiedyś przeczytała o technikach, ale u niej nie działały i jakby porzuciłeś tą umiejętność robienia dobrych historii, dobrego wykorzystania technik pamięciowych, a teraz okaże się, że jednak można było to robić lepiej i możesz się od razu z tego skorzystać. Daj znać w komentarzu, zachęcam bardzo do komentowania. Jesteśmy zawsze dostępni dla Was, bo jesteśmy po to, żeby pomagać właśnie w lepszym funkcjonowaniu Twojego umysłu i Twojego dziecka. Więc jak tylko będzie jakieś pytanie w komentarzu, to spróbujemy jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.